56-51 do Pyry, choć to Korona większą część spotkania prowadziła. I teraz się zastanawiamy, czy Pyra dowiezie zwycięstwo, cenne zwycięstwo do końca. Wczoraj wysoka przegrana ze Śląskiem, ale widzę, że chłopcy szybko zregenerowali siły, pozbierali się po takim deszczu. No i dzisiaj grają o wiele lepiej. 56-51. Ale tu jeszcze się wiele może wydarzyć. Korona na pewno będzie walczyć do ostatniego gwizdka sędziego. Brociek. Co to jest? I to wpadło! I to wpadło! Proszę Państwa! Sami to nie uwierzyli. Ale jednak wpadło. 59-51. Chłopcy się za głowę trzymają. Już 100 sekund do końca. Brociek. Przepraszam, Goody White jest teraz Brociek przy piłce. A ja pójdę zapytać się panią Beatę Brociek, czy ona też myślała, że to wpadnie. Pani Beatko, widziała pani ten rzut? Ja powiedziałem, co to jest? Nie, a to jest kosz. A wszyscy się za głowę złapali. I to ważne takie punkty w tym momencie, może te 3 punkty mogę. No i przewaga wzrosła do 10 punktów. A większą część spotkania przegrywaliście. No. To można powiedzieć, że pani Kasia Tomczak jest dobrym strategiem. I mężczyzn się poznaje, jak kończą, nie? Jało? Ale go teraz przyblokowali. Sekund, 61-51 dla Irlandii, kraj kwitnącego ziemniaka. Jak nazwie nawet MKK Pyra, Poznań i Goody White, który ma korzenie litewskie. Dziadek czy pradziadek był Litwinem. Goody. Aj, nie wpadła, a Jało za szybko wyskoczył. 25 sekund. Pyra wygrywa 61-51. Cieszą się kibice. Chyba dzisiaj trenerka zadowolona.
Na razie tyle.